Zobaczymy, czy będą na końcu odebrała. To, co bym chciał na początek wam powiedzieć, to to, żebyście się nie dali zwodzić mediom i żebyście nie przyjmowali negatywnej definicji polityki. Ja przypomnę, że w tej chwili ta definicja polityki, która obowiązuje medialnie, to jest taka, że polityka to jest walka o władzę lub jej utrzymanie. Ja gdzie mogę, tam staram się zwalczać tą definicję i mówić, że ona jest prymitywna, zła i niewłaściwa. I propaguję tą pozytywną definicję polityki, czyli że polityka jest roztropną pracą dla dobra wspólnego. Znam bardzo wiele przypadków nadzwyczaj wartościowych osób w polityce, którzy na skutek forsowania swojego odmiennego poglądu od poglądu lidera zostali skutecznie wycięci z liczb wyborczych, no i później w konsekwencji z polityki. Czemu się tak stało, że te partie nie są ideologiczne? Bo powinny być ideologiczne, bo to jest sens partii, nie? Tak jeszcze a propos, małe takie przypomnienie, słowo partia w języku polskim zawsze miało bardzo negatywne skojarzenia, konotacje. Przypomnę powiedzenie jeszcze ze średniowiecza, że zebrał partię i łupił sąsiadów. Partia to była grupa zbójecka po prostu. To była grupa zbójecka. Komisja Przyjazne Państwo przyjęła taką metodę działania, że wyjmuje kamyczki z butów, ale nie zmienia butów. Nie? Bo taki też dostała mandat. Parę słów o sejmowych komisjach śledczych. Ja uważam, że sejmowych komisji śledczych jest za dużo i działają niewłaściwie. Bo komisje sejmowe zajmują się, że tak powiem, obsługą maszynki do uchwalania ustaw, a nie zajmują się funkcją kontrolną. Komisje śledcze stały się gratką dla mediów. Ja to tak wprost mówię, że dla większości telewizji to są najniżej nakładowe seriale telewizyjne. Bo nie trzeba nic mieć, wystarczy postawić kamerę, operatora i po prostu pokazywać, jak zapasy polityczne toczą się w trakcie tych komisji śledczych. Dlaczego uważam, że komisje śledcze źle pracują? Dlatego, że pracują niezgodnie tak naprawdę ze standardami prawa. Komisje sejmowe pokazują wady funkcjonowania systemu państwowego. To jest chyba wielki plus, że pokazują to publicznie i zwracają na to uwagę. W związku z tym jednak rośnie poziom sprawowania władzy, bo napiętnowanie jakiejś rzeczy powoduje, że jednak politycy starają się drugi raz nie wejść na ten teren, który już raz został napiętnowany i jednak poziom życia politycznego rośnie. To jest jedna z najpoważniejszych wad polityków, że politycy lubią siebie słuchać. Lubią siebie słuchać, ale to każdy wcześniej czy później jest takiej pokusie poddany i jeżeli to samo jest z nauczycielami akademickimi, ten sam problem, że często, ja tutaj nie mówię o tych obecnych, ale w ogóle, nie? Jako o grupie społecznej. Wygląda to z badań socjologicznych tak, że minuta pokazania w telewizji ogólnopolskiej to jest około 1000 głosów więcej w wyborach. Tak to jest oceniane przez specjalistów do marketingu politycznego. W związku z tym, jeżeli ktoś wiąże swoje nadzieje z uzyskaniem wielkiej popularności politycznej i żeby mu te słupki rosły, to jest ta polityka słupkowa, no to wtedy taka komisja śledcza jest super, nie? Zresztą popatrzcie, bardzo wielu obecnie znanych i popularnych polityków wykreowało się albo zostało wykreowanych na bazie komisji śledczej. Tak bardzo się wypaczyła ta idea komisji śledczych, że osoba wezwana w charakterze świadka, czyli ten, który ma zaświadczyć, jak naprawdę było, wyjaśnić prawdę, traktuje siebie jako kogoś, kto idzie właściwie na ścięcie albo no, pod pręgierz publiczny, co najmniej. Ja pamiętam takie zdarzenie awantury pomiędzy premierem Millerem a prezydentem Kwaśniewskim.
To nie jest żadna tajemnica, zresztą już tyle lat minęło, że mogę o tym powiedzieć. Siedzę sobie w sekretariacie pana prezydenta, żeby mu złożyć sprawozdanie z poprzedniego roku pracy Najwyższej Izby Kontroli. I na nas tylko drzwi się otwierają, wychodzi Miller, drzwi są otwarte, mówi, to już koniec! Bam! Drzwi się zatrzasnęły. Za chwilę się te same drzwi otwierają, wyskakuje za tym, za nim Kwaśniewski, mówi, to już naprawdę koniec! Bach, tymi samych drzwiami. Więc ja tylko jedno, co mówiłem, to mnie tu nie ma. Miller na mnie patrzył, ja mówię, mnie tu nie ma. I poszli. Co się stało? Właśnie poprzez to, że pierwsza osoba w państwie, prezydent, został pozbawiony realnej władzy, a trzecia osoba w państwie, premier, uzyskał prawie że władzę absolutną, dochodzi do nieustannych konfliktów pomiędzy prezydentem i premierem. I tego się nie da zlikwidować, chyba żeby obaj byli święci. Chyba żeby obaj byli święci, ale nigdy nie ma tak. Święci nie trafiają do polityki. Nie? Dziękuję serdecznie. Jakąś muzykę może pierdzielniemy? No pierdzielniemy.